Cześć wszystkim. Siemanko, z tej strony Tobiasz Musielak. Jaka jest różnica w tabeli? My jesteśmy na pierwszym miejscu, oni na ostatnim, ale mecz będzie, jak to każdy, trzeba zacząć normalnie, skoncentrowany, w pełni. Równanie po 4., 8., 10. biegu. Czekajcie sekundkę. Bora, tu wczoraj mała imprezka uciekła. A, kurde. Wszechno najlepszych terminami. Wszystkiego najlepszego. Dzięki bardzo. Kurde, jakie ładne. No, kwiatki dostałem. Więc to tylko to, bo nie było mnie w domu, to cieli, mam nadzieję, że tam na mnie coś czeka jeszcze fajnego. No to jak będę miał 30, to oczywiście będzie tam jakaś większa partia, ale 28 to tylko o rok starszy, więc nic ciekawego. No, na początku był stres, jak przed każdym meczem. Lecz jak już stanąłem spod taśmy, się skupiłem jak najbardziej umiem i zrobiłem swoje. Jestem mega zadowolony z tego występu. Pierwsza trójka w lidze moja w życiu. Jakby przyznałem mi Wersena, no to tak już na 100%, tak? Już uwierzyłem w motocykl i w siebie i już czułem to, że będzie dobrze. Powiem tak, no od kilku lat gdzieś tam krok po kroku. Wyznajemy taką zasadę razem z teamem, mechanikami, krok po kroku. Coraz lepiej i na razie to gdzieś tam egzamin zdaję. Wydaje mi się, że to przejście do Krosna z Torunia dzisiaj znajduje swoje odzwierciedlenie i czuję się faktycznie bardzo mocny, psychicznie przede wszystkim. Wierzę w swój sprzęt. Wydaje mi się, że to wszystko się zgrywa i jest okej. Tyle, możemy cieszyć się z wygranej. Ja mogę indywidualnie cieszyć się z tego, że zrobiłem rekord toru, przydałoby się jeszcze komplet, nie? Ale trochę tam w jednym biegu pobłądziłem, a no co, pracujemy dalej i szykujemy się na następny mecz. Bardzo chciałbym wam wszystkim kibicom podziękować, kibicom Celfa z Wilków Krosno za doping. No i mam nadzieję, że będziecie przychodzili na następne mecze i będzie was coraz więcej, bo naprawdę jest to niesamowite i pozdrawiam bardzo serdecznie.